Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, my nie do Warszawy. Muzyka, śpiew i taniec przy ognisku. Tak podopieczni Domu Pomocy Społecznej na Osiedlu Słonecznym świętowali Dzień Pieczonego Ziemniaka. W tej placówce to już tradycja. Mieszkańcy co roku spotykają się w leśniczówce. Jest to bardzo fajny powód do tego, żeby mieszkańcy mogli się zintegrować, miło spędzić czas, zapomnieć przede wszystkim o chorobach, które mają. W roli głównej pieczony ziemniak, ale atrakcji dla podopiecznych nie brakowało. Mieszkańcy korzystają z pogody i miło spędzają czas na świeżym powietrzu. Korzystamy z jesieni, korzystamy z tego, że jest jeszcze pięknie, ciepło. Połączenie muzykoterapii z choreografią, zabawoterapii oraz integracji w plenerze bardzo przypadło podopiecznym do gustu. Bardzo mi się tu podoba, można zatańczyć, po prostu zjeść kiełbasę po prostu na gorąco i po prostu ziemniaka będę jadła pierwszy raz od dłuższego czasu. Można potańczyć, ja bardzo lubię tańczyć. Też właśnie to dobrze wpływa na samopoczucie, świeże powietrze i las. Jak co roku, podopieczni witają jesień przy ognisku, kiełbasce i tradycyjnym ziemniaku. Wesoła atmosfera poprawia ich samopoczucie. Jesteśmy tu na święcie pieczonego ziemniaka, spotykamy się tu co roku. Zawsze tak na początku października lub pod koniec września. Jest tu bardzo przyjemnie, można zatańczyć, pobawić się, pośpiewać, zjeść kiełbaskę, ziemniaka zjeść. Organizowane są tu różne rodzaje konkursy. Przysmaków było pod dostatkiem. Wszyscy zajadali się ze smakiem. Liczna grupa osób przyjechała do leśniczówki. Personel Domu Pomocy Społecznej zadbał, aby mieszkańcom niczego nie brakowało. Był to dla nich wyjątkowy dzień.